Dzień dobry. Dzisiaj sobota, dzisiaj mam nadzieję potestujemy sobie trochę samochód. Wypoczęty wreszcie jest. Zanim o samochodach, najpierw na zakupy. Pięknie tu jest, wspaniałe słońce, pyszna kawa już po kawce. Wino kupione. A samochód stoi i czeka. Także w porządku. Jest tu tak pięknie, że jutro postanowię sobie pobiegać. Mam nadzieję, że to zrobię. A tutaj znalazłem symulator Formuły 1. Formuły 1 10. I będę chciał bardzo go uruchomić, przetestować. Ciekawe, czy to się uda. To, co mi się dzisiaj udało zrobić, to dodać do repozytorium Traffic Analysis YOLO. Pokazałem, w jaki sposób skompilować Darknet YOLO i jak uruchomić wykrycia na kamerze i jak uruchomić to na pliku. Próbowałem też powalczyć z symulatorem Formuły 1.10, ale mam bardzo duży problem z uruchomieniem gazebo na moim komputerze z uwagi na biblioteki, jakie posiadam. Udało mi się właśnie uruchomić symulator gazebo z Formułą 1.10. To jest naprawdę duży sukces. I nasz kot jakoś tam jeździ, właśnie utknął. Ale daje radę, nie, dał radę, okej. Więc jest pewien rozwój ciekawy. Podczas gdy walczymy z dostosowaniem parametrów do ostatecznej wersji w naszym pojeździe rzeczywistym, udało mi się uruchomić symulator, jak zresztą było widać. Co jest w ogóle jakimś spektakularnym sukcesem, bo zainstalowałem najnowszą wersję gazebo, to jest chyba 9.4, czy 9 generalnie gazebo 9. I wraz z gazebo 9 udało mi się uruchomić soft. Kogoś tu przygotował te trasy i jest chyba jednym z opiekunów czy założycieli tego F1 Temp. Bądź co bądź, udało mi się uruchomić przykładowy kod, natomiast przerobiłem go. Wykorzystałem go, żeby uruchomić nasz kod, skoro już wiedziałem, jaka jest integracja z gazebo, z symulatorem. I teraz nasz samochód jeździ po trasie przygotowanej. Natomiast mamy tam jeszcze konwersję prędkości naszej zadawanej do prędkości jakiejś w symulacji i to samo z kątem. Także to nie jest jeden do jednego. A więc jest sukces. Udało mi się uruchomić symulator Formuły 1.10, więc od teraz możemy robić testy w symulatorze, jakby rychło w czas, natomiast naprawdę to działa. I tak jak widać, mam zintegrowany już nasz samochód, nasz kod, który troszeczkę działa inaczej niż w rzeczywistości. Natomiast niektóre tam błędy widać faktycznie. Mając ten symulator, powiedzmy, parę miesięcy wcześniej naprawdę byśmy byli w stanie zrobić coś niesamowitego. Mam nadzieję, że mimo to uda nam się bardzo dobrze pojechać jutro i pojutrze. Nie wiem jeszcze, jak jutro będziemy startować, o której godzinie. Nie wiem w ogóle, nie mam żadnej informacji, o której się zaczynają zawody. Więc jutro przyjdziemy eksperymentalnie, tak pewnie koło 9:00, zobaczymy, o co chodzi. I mam nadzieję, że uda nam się fajnie potestować, dostroić parametry i być przygotowanym na poniedziałek. Więcej jutro. Do zobaczenia. Do jutra.